Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej babce od widza, moi drodzy. Ostatnio nie było, że tak powiem, tych mapencji, tylko był singielek i był serwerek, bo stwierdziłem, że no, mam bardziej ochotę na właśnie tego typu tutaj materiały, a dzisiaj przed wami mapencja. Mapencja, która z tego co patrzyłem po opisie maila w głównej mierze składa się z déjà vu, moi drodzy, więc dzisiaj déjà vu na pełnej, prawdopodobnie tak jak ja to zrozumiałem, to cała mapa jest oparta, że tak powiem, na déjà vu. Screeny wyglądały bardzo, bardzo ciekawie, więc zobaczymy, cóż tu się będzie działo. Jeżeli oczywiście odcinek, jeśli się spodoba, to łapęcja w górę, subskrypcja, komentarzyk, bardzo cię proszę. Najlepiej po mapce, nie pisz, że a mapka jest super, zaraz po wrzuceniu jej, bo jak widzę komentarze po pół minuty, że to zarąbista mapa, po prostu najlepsza na świecie, to tak w sumie no, trochę śmiać mi się chce, ale okej, dobra, może ktoś tak szybko ogląda, kuźwa, jest, nie wiem, ma najszybszy internet na świecie. Dobra, zobaczmy sobie, moi drodzy, najpierw information. Witam, to jest mapka déjà vu. Co mnie tu wypychasz, ty? Co to było? Aha, że to... Ej, dobre, to, ej, ale to takie... LOL! Aha, że już odblokowane... Ej, dobre, fajne. Twój ukochany tryb. Mapa na życzenie. Odcinek 392 mapki od widzów. Mapka na jakieś dobre 5-10 minut, to zależy od ciebie. Jest to mapa chillowa, w sensie, że na spokojnie, także powodzenia, miłej zabawy. Tak, bo w 392 odcinku chyba coś tam wspomniałem, że chciałbym mapę, która by w ogóle była same déjà vu, albo coś takiego, albo takie zarobiście długie, nie wiem. W każdym razie widać, że dosyć szybko moja prośba została spełniona. Dobra, lećmy dalej, co mamy tutaj? Nie. Z ustawieniami nie trzeba czekać, bo nie ma po co. Nie tym razem. Teraz będzie szybko i bez emocji. Wszystkie ustawienia zapisane. Proszę wybrać tryb czasowy. Poranek. Wybrano opcję poranek. Dobre. Czyli w sumie tyle chyba tak naprawdę, nie? Z tego wszystkiego, bo tutaj tak naprawdę więcej chyba nie będzie. No i dobra, map makerzy. Zobaczmy sobie, ktoś tutaj robił mapeczkę. Autor Mr. Kamil 2013, testerzy to Zuza i Adorable. Okej, okay. Adorable! Kurde, jakie animacje, ty! Nie mam pytań. Jak to, kurde, inaczej wygląda, jak fajnie, w ogóle, wow. Ej, kozak, no przemieszczał się blok pyki, guzi, nie no, zarąbiste. No taka pierdółka niby na spawnie, a jakie zarąbiste, dobra, dawaj mnie to. Ja pierdzielę, mój drogi, ojeju, ty, ho, nie, zostaw, o nie, wypchnął mnie, co ty, ej, to jest zrobione jak, prawie jak mapka fabularna, ej. Wow, wow. Fajne. Proszę wybrać typ łodzi. Dębowa, łódź, brzozowa, świerkowa, troje. Weźmy sobie dębową. Patrz, jeszcze zenchantowana. Ej, kozak. Ja pierdzielę. Dobra, pyk. Okej, okay, dostałem kolejną, jakbym, nie wiem, jakby mi nie wyszło. Moi drodzy, no to co? Déjà vu, na ta 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 ta. Nie, ja nie będę tego śmiał przez cały odcinek, no bez przesady, ale kurde, ej, będziemy sobie normalnie, rozumisz, jeździć déjà vu przez całą mapę. To jest dla wszystkich fanów tego typu mapek w ogóle, ale kozak, to fajnie zrobione tutaj, te ścieżynki, to wszystko. Nie, powiem tak, sam... Jakby ktoś się czepił, nie, że albo mapka jest prosta tutaj, jeżeli chodzi o, wiecie, tam, no, no, że déjà vu i tak dalej, nie, że tutaj nie ma, nie wiadomo, jakichś tam innych poziomów i tak dalej. Samo to, że wciul pewnie tutaj roboty było z robieniem tego poziomu, no bo, wiecie, zrobienie długiego, długotrwającego déjà vu wcale nie jest takie proste, bo jednak wiadomo, jak to się płynie, jeździ i tak dalej, ale sam spawn, kurczę, był tak fajnie i... A, nie mam pytań w ogóle, nie mam pytań. Dobra, jedziemy, normalnie. To nie tak, że ja będę się obijał o wszystkie te. Ja tu spróbuję to przejechać, tak wiesz, tak bardziej profesjonalnie, w ogóle fajne te latarnie. Podobają mi się takie, takie, nie takie proste, o. Takie jednak troszeczkę bardziej skomplikowane, nie? Ale powiem wam, że wcale nie tak łatwo jest tutaj się przebijać przez to, no bo wiecie, im szybciej się jedzie, tym
tym ciężej jest tutaj ogarnąć te zakręty. Ja się tutaj na każdym bloku, mam wrażenie, hamuję. Ale z drugiej strony, no nie wiem, no może to jest dobre, może to... No nie wiem, ciężko powiedzieć sobie. Zobaczymy, cóż tu się będzie tak naprawdę działo, moi drodzy. Najdłuższe déjà vu w mapkach od widzów. Po prostu dłuższego nie ma. No moi drodzy, ja przecie... To jest... O, ja mogę sobie zrobić takiego screena normalnie już teraz. Chyba, że potem będzie coś jeszcze, podejrzewam, lepszego. I ja dam tytuł normalnie najdłuższe déjà vu w mapkach od widzów. I kiedyś był chyba podobny tytuł, o ile się nie mylę. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale wydaje mi się, że był jakiś taki... Był jakiś taki tytuł. Bo było jakieś takie długie, fajne déjà vu, nie? A tutaj faktycznie, no, będzie chyba, moim zdaniem, najdłuższe. Samo to, że już gram w ten poziom, w tą mapę, kilka minut, a jednak, kurczę, cały czas jadę. Najlepsze jest to, że tutaj pewnie nie będzie tylko takiego jednego poziomu, tylko pewnie więcej. Zresztą po screenach widziałem, tak, że to będzie zdecydowanie więcej się działo. Kurczę, powiem wam, że nie jest tak łatwo się tutaj przebijać, jakby człowiek chciał. Dobra, okej. Fajne. Co? Widzę, że już skończyłeś. To jeszcze nic. Teraz dopiero się zaczyna prawdziwe... Kurde, nie zdążyłem przeczytać! Oj, nie, tu będzie. Teraz to ciśnij, ile da rady. Będzie ubaw, haha, pozdro. Dobra, okej, okay, bo myślałem, że nie przeczytam. Dobra, moi drodzy. Bang. Ała. Wbiłem się w ścianę, nie. Kurde, teraz mamy cave'y, moi drodzy. Cave'y déjà vu. Na pełnej. Wow. Ale tu mi już lepiej szło na początku, bo tak biorę... Czekaj! Tam jest ścieżka i tu... Ty! A nie, tu pewnie można dwoma stronami przejechać. Nie wiem. Ty, się okaże, że to jest jakiś ślepy zaułek? Ała! Ała, najgorzej jak wjeżdżam pod blok. Ała, mam nadzieję, że się nie zabije. Dobra. Jadę! Wow! Się obracam, dobra. 180, czy tam 360. Jadę! Na pełnej! Niu! Ła, fajnie, ładnie tutaj, no nie powiem, takie guzyste, takie konstrukcje i w ogóle. Ja wiem, że to można tym, jak to się mówi, takim coś a la word editem albo jakimiś tam komendami i tak dalej, że takie coś tworzyć. Ej, ale wiecie, co to jest trudniejsze, bo ja się wbijam pod bloki i mnie bije. Dobra, jadę. Nią! O kurde, no nie, tak dobrze było. A! Gdzie jestem? Wait. No i przez to nie wiem, gdzie jestem teraz. Dobra, chyba w tamtą stronę, nie? Tak? Nie, w tamtą stronę, w tamtą, chyba w tamtą. O ile się nie mylę, w tamtą, tak mi się przynajmniej wydaje, że w tamtą. Tak to wygląda, że w tamtą. Dobra, jadę. Nią! Nią, ale to jest piękne, jak ja tak mogę sobie jeździć. Dobra, chyba jedziemy w dobrą stronę, bo widzę tutaj jakieś inne tereny. Pa, jakie déjà vu. Nią, woohoo. Kurde, tak dobrze zakręt wyszedł. Okej. Dopłynąłem. Tak. Teleportation. Dobre, fajnie zrobione. Podoba mi się to. Dobra, let's go dalej. No ja już wiem, dlaczego za każdym razem, wiecie, te łódeczki mi tutaj się pojawiają. W sensie, dlaczego mam ją w ekwipunku cały czas. Co to jest? Jakie pnącza w ogóle opatulujące cały świat w ogóle. Co to jest? Nią! Meta! Woohoo! Dobra, cześć. Koniec mapy! Serio, koniec mapy? Naprawdę? Seriously? Okej. Okay. Zakończenie mapy. Dziękuję za nagranie... nie, za zagranie w mapę. Ha! Zrobiłem mapkę déjà vu? Zrobiłem. No i co? Ile minut masz? No dobra, to tyle. Nie ma co przedłużać. Miłego nagrywania dalszych mapek i road to 1 million! Dokładnie tak. Ocena mapy. Pierdyliard na 10! Kliknij ten tekst, aby zobaczyć niespodziankę. Okej. Okay. Jaj i serduszko. No zrobione z tych takich... Olu, jak ta mapa kozacko wygląda. Wow.
z lotu ptaka. Ej, patrzcie na to. Beautiful. Beautiful. I to wszystko na flatboardzie. Ja myślałem przez chwilę, że to jest normalnie świat po prostu robione. To na flatboardzie faktycznie. Jak to przecudnie wygląda. Czekaj, może jakiego screena. Kurde, nie mogę się zdecydować. Może takiego zróbmy screena, a ewentualnie jeszcze tutaj, bo tutaj też były fajne takie rzeczy. Nie no, powiem szczerze, bardzo spoko mapka. Przede wszystkim od samego początku mi się podobało to z tym... z początkiem, tak, że te bloki się tam łączyły w ogóle, tu pyk, guziczek. Naprawdę spoko, naprawdę fajnie to było zrobione. Może tak tutaj jak jest to drzewo, czekajcie, bo tu są te takie pnącza i w ogóle... Ciężko jest zrobić, powiem wam szczerze, taki fajny screen, żeby taki był jeden, który oddałby wszystko, nie? Ale mega fajna mapa. Widzicie? Zwykła mapa déjà vu. Niby zwykła, ale jednak zrobiona bardzo, bardzo fajnie i jest dopracowana i w ogóle. Mam mały rozpierdzielacz, czerwony klocun. Czerwony klocun, dobra. Screeny porobione, co to jest? Jakiś, myślałem, że to nagrobek jest albo coś, nie wiem. Dobra, moi drodzy. Rozwysadzamy sobie tutaj normalnie mapę. No tak jak oceniłem, to jest pierdyliard na 10 dokładnie. No tutaj nie ma co się w ogóle, wiesz, zastanawiać czy coś. Fajna mapeczka, tak jak mówiłem, niby prosta. Ale gdyby to była po prostu zrobiona mapka bez w ogóle żadnych tutaj komend, bez tych takich teleportów, dźwięków i tak dalej, no to pewnie aż tak by mi się może nie spodobała, tak? A że miała naprawdę w sobie dużo tutaj dodatkowych takich fajnych elementów i fajnie to wszystko było zrobione, przetestowane i bez błędów, to wydaje mi się, że tutaj dzięki temu jest ocena o wiele wyższa. Dobra, moi drodzy, wysadzamy sobie. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Dzisiaj jeszcze będzie live'aj, więc tam śledźcie kanał, moi drodzy, bo dziś w godzinach podejrzewam... 16, 17 maybe sobie live'a zrobimy, ewentualnie jak się nie wyrobię na 16, 17, to myślę tak 18, ale chcę na pewno dzisiaj live'a zrobić, więc myślę, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, moi drodzy, i będziemy mogli sobie właśnie tego live'a zrobić. Także do następnego, moi drodzy, trzymajcie się i pa, pa!